Księga trzecia. Wydarzenia w Pylos. Wybiegł Helios z jeziora promiennej pościeli na spiżowy strop nieba i już dniem się bieli dla bogów i dla ludzi ziemia karmicielka, gdy do Pylos przybyli. Murów moc tam wielka w grodzie Neleja. Właśnie lud dawał ofiarne, zabijane na brzegu morskim byki czarne Posejdonowi. 9 ław było zajętych, po 500 w każdej, 9 byków też zarżniętych przed każdą. Bogu na cześć uczce popalono i skosztowano trzewiów. Nawa w chwilę oną przybijała do lądu. Flisy żagiel stroczą, a statek przycumują i wszyscy wyskoczą na brzeg wraz z Telemachem, którego prowadzi bogini jasnooka i z cicha tak radzi. Teraz, chłopcze, już nie czas chować wstydne lica, gdyś się puścił na morze odszukać rodzica. Czy go ziemia gdzie grzebie, czy co się z nim stało, przeto do rycerskiego Nestora idź śmiało. Zobaczę, jaką radą on ciebie wspomoże. Pewna, że nie okłamie, on kłamać nie może. Na to znowu roztropny Telemach odpowie. Jakże pójdę i jak się pokłonię królowi? Niewprawnym w gładkie słowa, będąc młokosem, wstyd mi obcesem pytać starca z białym włosem. Błękitnooka rzekła mu na to Pallada. Nie trwóż się, trochę serce przez ciebie zagada, trochę natchnie Bóg, który, bo tak z różnych rzeczy wnoszę, żeś jest u bogów w osobliwej pieczy. To powiedziawszy, Pallas pospieszyła przodem, a za nią wraz Telemach zdążał raźnym chodem. Do ław przyszli. Starszyzna pylijska w nich siedzi, Nestor z synami, pełno krząta się gawiedzi, ci piekli mięso, inni na rożny je kładli. Ujrzawszy gości, hurmem przeciw nim wypadli. Podali ręce, gwałtem ciągnęli przybyłych, syn Nestora, Peisistrat, pierwszy gości miłych witał. Wziąwszy za ręce do jadła prowadził i na piasku, na skórach miękkich ich posadził, przy swym ojcu i bracie swoim, Trasymedzie. Przed każdym trzewiów nakład, toż z czaszą wyjedzie złotą, nalał w nią wina i taką przemową uczcił błękitnooką córkę Diosową. Módl się gościu do bóstwa nad słonymi wody. Jemu gwoli, jak widzisz, sprawiamy te gody. Gdy zaś spełnisz libację, jak obyczaj każe, towarzyszowi swemu ku takiej ofiarze podaj czasz z winem słodkim. Wszak on bogów chwali, bo jakże by się ludzie bez bogów ostali. Lecz że młodszy od ciebie, a mój równolatek, więc pierwej ciebie poczcił, jego na ostatek. To rzekłszy, w rękę dał jej czaszę pełną wina. Ujęło to Atenę, że od niej zaczyna widać młodzian roztropny i chowan w karności. Zatem tak się modliła do mórz wszechmocności. Usłysz mię, lądowstrzęsco, usłysz Posejdonie. Czy cię szczerą modlitwą do życzeń mych skłonię, najpierw daj Nestorowi, synom jego sławę, mężom pylijskim pokaż oblicze łaskawe za pyszną hekatombę, danąć z taką czcią, a nam dwom daj powrócić do dom z dobrą wieścią i cel osiągnąć naszej podróży w te kraje. Po tej prośbie i drugą spełnia, bo oddaje Telemachowi czaszę podwójną, złocistą, a syn Odysa zmówił modlitwę strzelistą, gdy właśnie z rożnów zdjęto pieczone mięsiwa. Każdy kęs dostał, uczta była to prawdziwa. Kto spragniony się napił, kto głodny nasycił. Gereński, Witeś, sławny Nestor, rzecz pochwycił,
Teraz wolno mi spytać przybyłych tu gości, kto są, bo już podjęli sobie do sytości. Mówcie, co wy za jedni, skąd morzem płyniecie, czy dla handlu, czyli też błądzicie po świecie. O tak sobie, łotrzyki, postrach tych wybrzeży, narażający głowy własne dla grabieży. Wraz roztropny Telemach tak odparł bez mała. A odważnie, bo ducha Atenem mu blała, żeby pytał o ojca, nóż na ślad wpadnie i żeby się sam młodzian pokazał też ładnie. O Nestorze, Achiwom, przodkujący w sławie. Pytasz nas, skąd jesteśmy? Zaraz ci objawię, z Itaki, pod Nejońskiej, po mokrej wód fali w sprawie własnej, nie ludu tuśmy się dostali. Szukać wieści o ojcu mym, boskim Odysie, lecz nie wiem, czy ją schwycić, kiedy uda mi się, wszak on niegdyś zarówno jak ty, jak twoi bywał w jednej wyprawie i zburzył gród Troi. Wiadomo zaś o innych, którzy się tam bili, gdzie i jak głowy swoje w boju położyli. Alić, Kronion, śmierć jego skrył tak, że ochota opuszcza poszukiwać. Kędy zbył żywota. Czy na lądzie od wrażych mężów on zabity, czy utonął w zhukanych falach Amfitryty? Przeto błagam cię, Kornie, do kolan się kłonię. Powiedz, co wiesz, czy byłeś sam przy jego zgonie, czy też słyszałeś o tym od podróżnych ludzi? Tylko niech twoja litość próżno mnie nie łudzi, mów prawdę bez ogródki, jak widziały oczy, błagam cię. Jeśli niegdyś do usług ochoczy ojciec mój ci dopomógł czynem albo mową pod Troją, gdzie i głodno było i niezdrowo, w imię zasług zaklinam, mów prawdę, przebogi. Na to mów bohaterski Nestor. O mój drogi, kiedyś mi już przypomniał te biedy i znoje, któreśmy przebywali przyszedwszy po Troje, bądź korabiach po ciemnej tłukąc się otchłani. Za łupem przez Achilla wciąż gnanie, a gnani bądź, gdyśmy dobywali ów gród Priamowy, najmężniejsi z Achiwów dali tam swe głowy. Tam lek Ajas, ów Witeś jak Ares waleczny, tam Achilles, tam Patrokl, druh jego serdeczny, boskiej rady młodzieniec, tam i syn mi zginął. Antiloch, chłopiec dziarski, szlachetny, a słynął wśród Achiwów oszczepem i rączością biegu, lecz to kęs tylko nieszczęść długiego szeregu, bo gdzież śmiertelnik, co by zrachował je kiedy, choćbym 5-6 lat duszkiem opowiadał biedy. Wycierpiane pod Troją końca byś nie czekał, lecz zmęczony do domu czym prędzej uciekał. Przez lat 9 fortelów zdrad używszy siła, nic my im nie zrobili, moc Boża ich zbiła. W wojsku naszym Odysej podstępy obfity nie miał równego sobie, nie w ciemię on bity. Wszystko zwietrzył, wymyślił ten twój ojciec wielki. Jeśliś tylko syn jego, wżdy jak 2 kropelki podobnyś doń i mową. Dziw mi nie do wiary, żeby młodzian tak dobrze mówić mógł jak stary. O, w ten czas my z Odysem trzymali się w zdaniu, czy to na radzie wodzów, czy ludu zebraniu, jedna myśl nas roztropna wiodła i ostrożna, byle Grekom dać zysku najwięcej jak można. A gdy w końcu Priamów gród upadł, na pował Zeus tedy straszny powrót do domu zgotował Argejcom, że nie każdy był cny i roztropny między nimi, stąd wielu spotkał los okropny przez zawziętość Zeusowej córy jednookiej, co w 2 synach Atreja znieciła szeroki rozbrat. Obaj zwołują wolne zgromadzenie wbrew zwyczaju, bo dzienne już gasły promienie
i gdy Grecy nietrzeźwe łby z sobą przynieśli, oni nóż im dowodzić, dlaczego się zeszli. Menelaos Achajskim radził towarzyszom przez morskie grzbiety wracać k ojczystym komyszom. Agamemnon to ganił, radząc rzesze zbrojne trzymać w miejscu, a palić hekatomby hojne, ale gniew obrażonej obrócić, aby gniew obrażonej obrócić bogini, szaleniec. Wiedział przecież, że próżno to czyni, bo gniew bogów nieprędko daje się przebłagać. Więc wbrew ostrym słowem zaczęli się smagać. Co pancerni Grekowie słysząc, skoczą z wrzawą, dzieląc się w dwa obozy na lewo i prawo. Noc przespali w zburzonych sercach złe zamiary knując. Wzajem, gdy na nich Zeus gotował kary. Skoro świt, pół nas sudna zepchnięto na morze, znosząc w nie sprzęt kobiety. Wszystko, co kto może, drugie pół się zostało Greków na wybrzeżu przy swym Agamemnonie, narodów pasterzu. My, podczas brzeg obiegłszy pełnymi żaglami, któryś z niebian wód przestwór wygładził przed nami. Płyniem tak do Tenedu. Tam ofiarę bogi wzięły sutą, lecz Zeus nam przeciął morskie drogi, posyłając na Greki drugą niezgód chmurę, że zaraz się zwróciły wstecz sudna niektóre pod wodzą Odyseja, tej przemyślnej głowy. Snać, aby przyjść do łaski Agamemnowej, widząc to z mymi sudne, pierzchłem nie czekając. Czułem, że tu coś złego chcą spłatać niebianie. Pierzchnął i syn Tydeja, pociągnąwszy drugich. W końcu płowy Menelaj dognał nas, gdy w długich naradach w Lesbie radzim, którędy nam płynąć do dom. Czy skalny Chios powyżej ominąć w kierunku Psyrii? Wtedy Chios mieć będziemy z lewej, gdy zaś od Chios niżej się weźmiemy zawsze wichrów Mimasu zarwać nam potrzeba, więc modlim się do Boga, by znak nam dał z nieba, którędy. On nam kazał tam wprost na Eubeję zmykać w skok, zamykać, nim się morze rozszaleje. Wnet też wiatr na dół żagle pędzimy co mocy po rybim tym gościńcu, aż o późnej nocy do Geryastu zawiniem. Wraz byczych pośladków palimy dużo bogom za tę bez przypadków przybytą drogę. Właśnie dzień czwarty nie mijał, jak Tydyd Diomedes do portu zawijał w Argos razem ze swymi. Ja do Pylos dalej, płynąc wiatrem, który mi bogowie zesłali, przybyłem. O mój synu, bez wieści wszelakiej, nie wiedząc, kto z nich żyje, a kto umarł taki. Jednak tyle, co mogłem w domu zakopane schwycić, opowiem wiernie, bez żadnej odmiany. Najpierw więc Myrmidońcy dostali się do dom szczęśliwie. Syn Achilla dowodził tym rodom. Również i Filoktetes, Pojasa syn sławny, toż Idomeneus przywiódł do Krety chów sprawny, ocalon w bojach. Żaden nie padł mu w podróży, lecz pewnie o Atrydy powrocie coś dłużej słyszałeś w swoim kącie siedzący za światem. Jak Aigist nieszczęsnego zgładził, był mu katem, za co mściwym odwetem odebrał karanie. Dobrze, gdy po zabitym ojcu syn zostanie, syn też jego na zbójcy krzywdę powetował. Zgniótł Aigista, który mu ojca zamordował, ty zaś, chłopcze, z postawy zuchy nieułomek, dzierż się ostro, a późny uczci cię potomek. Na to mu wręcz roztropny odpowiedział młodzian. Nestorze, blaskiem chwały Wachai przyodzian, srogą zaprawdę zemstę wziął on. Jego chwała szeroko rozbrzmi w pieśniach wnuków, będzie brzmiała. O, czemuż i mnie bogi tych sił nie użyczą?
abym mógł zetrzeć gachów zuchwałość zbrodniczą, co mnie swymi psotami dzień w dzień gorzej pieką. Ale cóż, takie szczęście ode mnie daleko, nie miał go ojciec, nie mam i ja, cierpmy dłużej. Na to mu stary Nestor z Gereny odwtórzy: Kochanku, kiedyś o tę rzecz potrącił w mowie. Kiedyś o tę rzecz potrącił w mowie, słyszałem, że twą matkę obsiedli gachowie i w domu na złość tobie psoci lada chłystek. Powiedz, czy dobrowolnie to znosisz, czy wszystek lud cię nie lubi, widząc, żeś karą dotknięty? Któż wie, czy on nie przyjdzie, nie zetrze natręty, bądź sam, bądź pomoc dadzą przyjazne Achiwy? Żebyś to ty u Zeusa, mądrookie i dziwy, wpadł w łaskę jak nasz Odys. O, jakżeż oń dbała tam pod Troją, gdzie reszta Achiwów marniała, wierz mi, nigdy nie widział, żeby bóstwo komu tak jak jemu sprzyjało i tak powidomu. Niechby cię też Atena wzięła pod swe skrzydła, niejednemu by z gachów żeniaczka obrzydła. Więc Telemach mu na to: starcze, zbyt to wiele, coś rzekł, bo się nie spełni nigdy, mówię śmiele, i dziw mi, że nadzieją łudzisz się tak błogą. Bogowie, choćby chcieli, nic tu nie pomogą. Na to Atenę, córa, ozwie się Zeusowa: o chłopcze, z ust twych jakież wymknęły się słowa. Bóg i Rym co najdalej, kiedy chce, pomaga. Któż nie radby z ojczyzny, gdzie go nędza smaga, bodaj i najpóźniejszym się powrotem cieszyć, niż wróciwszy za wcześnie śmierć sobie przyspieszyć, jak ów król, co gdy wrócił w miły próg domowy, padł od zdrajcy Aegista i swej białogłowy. Lecz śmierci przeznaczenia bogowie nie mogą odwrócić od najdroższej głowy, od nikogo, jeśli w sen wieczny czarna pogrąży godzina. Na te słowa Telemach tak się wraz odcina. Mentorze, już nie mówmy o tym, dośćmy smutni, on nigdy już nie wróci, bogowie okrutni od dawna wyrok śmierci wydali na niego. Wżdy Nestora zapytać mam o coś innego, wszak i on i sprawiedliwość i mądrość posiada, i jak mówią, 3 wieki ludzkie ludom włada. Przeto mam go za obraz bóstwa na tej ziemi, Nestorze. Neleido, prawdę powiedz, że mi, jak zginął Agamemnon, król szerokowładny, gdzie był wtedy Menelaj, przez jakiż szkaradny podstęp Aegist tęższego od siebie mógł zabić. Nie stałoż się to Vargos? Może dał się zwabić w obce miejsce i tam mu nastąpił na zdrowie? Zagadnie on, tak rycerski Nestor mu odpowie. Najchętniej, o mój synu, powiem prawdę całą. Uważ, a łatwo pojmiesz, co by się to stało, gdyby Atryd Menelaj, wracając spod Troi, żywym zastał Aegista i w mocy miał swojej. Nikt by jego był trupa nie nakrył mogiłą, psy by i dzikie ptactwo w sztuki roznosiło leżącego za miastem gdzieś tam w polu gołym. Żadna chajka jednej łzy by nad Warchołem nie uroniła. Bo gdyśmy na bój głowy nasze nieśli, on siedział w Argos bujnym w końską paszę i Agamemnowi bałamucił żonę, zrazu mu Klytajmestra za umizgi ona okazała pogardy wiele i obrazy, jako pani roztropna i całkiem bez zmazy. Był tam pieśniarz, któremu mąż, idąc w bój krwawy, kazał przy niej odbywać straż małżeńskiej sławy, lecz że Bóg jej nie bronił od tych samołówek. Więc Aegist piewcem wywiózł na pusty ostrówek i wydał go drapieżnym ptakom na pożarcie. Potem ją na swój dworzec prowadził otwarcie, gdzie ofiarował bogom woły i barany, a złotem kobiercami zdobił świątyń ściany przez wdzięczność, że mu sztuczka udała się trudna. Wtenczas od brzegów Troi właśnie nasze sudna niosły mnie z Menelajem,
przyjaciół do zgonu, lecz gdy do attyckiego przylądu Sunionu dążym za Menelaja okręcie bez duszy padł sternik Feb, go swojej tak ustrzelił kuszy. W chwili, gdy w ręku trzymał rudel okrętowy, sławny to sternik, Frontis, syn Onetorowy, co okręt umiał z każdej wyprowadzić burzy, więc Menelaj, choć spieszył, zabawił się dłużej, aby sługę pochować, jak chce obrzęd święty. Wreszcie i on za nami ruszył swe okręty przez ciemne wody. Dotarł przylądka Malei, lecz tam piorunny Zeus go nawiedził. Z kolei smutną żeglugą zesłał wichry niepogody, aż w góry niebotyczne spiętrzyły się wody. Słowem rozproszył nawy. Część zagnał ku Krecie, gdzie nad Jordanem siedzą Kydońscy, jak wiecie, gdzie od granic Gortyny z wód czarnej przepaści strzela skała i piersią odpiera napaści bałwanów, które Notos wprost na Faistos wzdyma, a głaz drobny potęgę wód tych w ryzie trzyma. Tam zagnał ich najwięcej. Ludzie ocaleli, sudna rozbite poszły na dno tej gardzieli. Lecz pięć naw z Menelajem o błękitnej porze do Egiptu aż zagnał prąd wichru i morze. A kiedy on po obcych ziemiach tak się włóczył, złote skarby zgromadził, płodami objuczył, w ten czas Aegistos zabrnął w zbrodnie niesłychane. Zabił Atrydę, jarzmem obciążył poddane i przez lat siedem w Mykenie jak król rozkazywał. W ósmym dopiero Orest zaten, gdzie przebywał, wrócił na jego zgubę i w zbójce Aegiście pomścił śmierć swego ojca, potem uroczyście wyprawił pogrzeb matce, szkaradnej kobiecie. I jej gachowi żertwą uczcił należycie. W tym dniu właśnie Menelaj wrócił wojowniczy, w korabiach pełnych złota i innej zdobyczy, toż i ty niezbyt długo baw w dalekich krajach, kiedyś swój tam majątek przy onych hultajach w domu liczył, bo oni rozdrapać go mogą w twej niebytności. Podróż przypłaciłbyś drogo. Z tym wszystkim do Meneli razem jechać tobie. On po długiej włóczędze powrócił na dobie z stron zapadłych, skąd człowiek rzadko ma nadzieję wrócić, gdy go zapędzą prądy i zawieje hen. Za morza, skąd nawet potrzebują ptaki przez rok lecieć. Taki to zapadły kraj, taki. Ty zaś, jeśli chcesz płynąć, spieszże się do łodzi. Chcesz lądem? Każdy z synów moich ci wygodzi. Da wóz i konie, jeszcze zawieźć cię gotowy aż do Lakejdaimony, tej Menelajowej. Proś, na wszystko niechaj szczerze gada. Kłamać pewno nie skłamie, łepak to nie lada. Tak błagał, a modlitwa doszła do Ateny. I sławny rycerz Nestor, staruszek z Gereny, swoich synów i zięciów otoczonych kołem, szedł na zamek, a kiedy przybyli tam z połem, rzędem zajęli krzesła, wspaniałe siedzenia, starzec znowu lał w krater dla ich pokrzepienia wonne wino. Staraniem szafarki chowane, lat 11, pierwszy raz co odetkane. Ten napój starzec miesza i ofiarę czyni Egido władcy córze, Palladzie bogini. Gdy spełnił, a już każdy napił się do woli, wszyscy się spać do gospód rozeszli powoli, Krom Telemacha. Tego syna przyjaciela Nestor w zamku zatrzymał, łoże mu wydziela, pysznie rzeźbione w jednym z przewiewnych przysionków. Tuż przy nim spał Pisistrat. Z rodziny tej członków on jeden w zamku mieszkał jako nieżonaty. Sam zaś Nestor wysokie zajmował komnaty wraz z królową zdobiącą małżeńską łożnicę. Ledwo jutrzenka krasne wychyliła lice, z mroku świtu już Nestor rzucił senne łoże. Wyszedł i siadł na białych kamieniach na dworze, co stały przed pałacu wchodowymi drzwiami, lśniące jakby oliwą. Dawnymi czasami siadywał tam
Neleus, człowiek Bożej rady, lecz zmarł. Podziemny Hades przeniósł się cień blady. Teraz siadł Nestor. Posoch trzymała prawica pasterza mężów, syny ujrzawszy rodzica, Echefron, Stratios, Persej wybiegli co żywo, toż Arte, Aretos, Trasymet zdążał nieleniwo. Nareszcie i szóstego nie zabrakło brata, bo oto i najmłodszy przybiegł Pisistrata. Ci zaraz Telemacha przy ojcu uprzejmie posadzili, a Nestor taką rzecz podejmie. Żwawo, dzieci, spełnijcie duszy mej pragnienie. Chciałbym się przypodobać bogini Atenie, gdyż na tym tam prażniku na cześć Posejdona widocznie oczom moim zjawiła się ona. Niech, który w pole skoczy, wolarzowi każe przywieźć tutaj jałówkę, którą dam w ofiarze. Drugi do Telemacha łodzi bierz i sprowadź, wszystką czeladź, dwóch zostaw, ci mogą pilnować. Do Laerka złotnika pobierze mi trzeci, by złotem róg jałówki okuł. Reszta dzieci zostanie z nami, każdy będzie tu potrzebnym. Czy jadło przysposobić, czy kazać służebnym znieść tutaj słodki, stołki, drewno, dzbane z świeżą wodą, rzekł. Wszystko się rozbiegło, jałówkę już wiodą z pola, a z Telemacha przybyła już łódź, jego drużyna. Również i złotnik nadchodzi, niosąc ze sobą wszystkie narzędzia, mistrz tęgi, tak młotek jak kowadło i krzywe obcęgi do misternej roboty. Na ten obrzęd święty zbiegła i Pallas. Nestor złotnikiem zajęty dał mu złota, a sztuk mistrz złotem okuł rogi jałówce, więc boginię cieszy dar ten drogi. Echefron, Stratios dzierżą za róg jałowicę. Aretos z komnat wyniósł kwiecistą miednicę pełną wody, a w lewej miał ziarna jęczmienne, krupce. Już Trasymedes wzniósł ramię wojenne, zbrojne w topór nad łbem jałożki ofiarnej. Perseusz misę zbierać miał strumień krwi czarnej, ojciec ręce umywszy miotał jęczmień święty, a na ogień skręt sierści z łba krowie wycięty. A kiedy się pomodlił i nasiał jęczmienia, wraz przystąpił Trasymet i siłą ramienia palnął, aż topór ugrzązł w karku, przeciął żyły i powalił ofiarę. Z krzykiem się modliły wszystkie córki, synowe, obok Eurydyki, żony Nestora, córy Klimena, władyki. Syny za łeb jałożkę dźwignąwszy trzymali, aż dorżnął ją Peisistrat. Czarna krew się wali i duch cielsko opuścił, rąbiąc ją w kawały, wyjmują polędwice i dwakroć tłuszcz biały, obwinąwszy jak zwyczaj, nałożą wysoko drobniejszymi gnatami, z kapiącą posoką. Starzec je tak na stosie spalił, winem polał ciemnym, a synów orszak ofiarę okalał z pięciozębnymi widły. Spaliwszy te mięsa trzewia do ostatniego, aż spożywszy kęsa, resztę w drobniejszych sztukach narożny nawlekli i takowe przy ogniu obracając piekli. Tymczasem Telemacha, ślicznego młodziana, kąpała Polikasta, panienka Sudana, najmłodsza z Nestoruwien, a po wziętej wannie namaściwszy oliwą odziała starannie. Piękną szatką i w chiton miękki otuliła, gdy wszedł, jasność od niego jak od bożka biła. Szedł więc i przy pasterzu mężów siadł Nestorze. Już z rożnów zdjęto mięso upieczone w porze i rzucili się wszyscy na biesiadę oną, lecz poważniejsze tylko krzątało się grono. Około wina, które z krateru czerpali i biesiadnikom w złotych czarach podawali. Aż zgaszono pragnienie, nasycono głody. Wtedy gereński starzec krzyknął: kto tam młody, niech skoczy, długo grzywe konie tu przywiedzie, do kolasy założy, bo nasz gość odjedzie. Tak rzekł.
Synowie rozkaz spełniają w tej chwili piorunem do kolasy konie założyli, a szafarka w nią chleba i wina nakładła. Toż wybornych łakoci królewskiego jadła. Wskoczył tedy Telemach na rydwan zaprzężny. Rzeszowódca Peisistrat, Nestora syn mężny, obok niego usiadłszy lejce schwycił w dłonie. Klasnął zbicza i lotem puściły się konie polami. Od grodu Pylos coraz dalej mknące. Dzień cały szarpiąc jarzmo kark ugniatające. Nareszcie zaszło słońce, cień poczernił szlaki, gdy do zamku Diokla, do Fera i Junaki wraz przybyli. Orsiloch, syn Alfejosowy, zrodził tego Diokla. Nocleg tam gotowy znaleźli i gościnne przyjęcie im dano. Ze wschodzącą nazajutrz jutrzenką rumianą znów wyjechali obaj w zaprzężnej kolasie przez bramę, aż w przedsionkach turkot rozlega się, z klaskiem bicza koniki ruszyły z ochotą między pszeniczne łany mkną, aż oto u kresu drogi dzielne stanęły rumaki. Właśnie Helios się schował, cień poczernił szlaki.